Jak wasze przygotowania do świąt? Czy menu wigilijne już ustalone? Bo ja dzisiaj nieśmiało proponuję mojego rybnego faworyta. I wcale nie jest to karp. Jesteście ciekawi? No to zaczynamy! W dzisiejszym odcinku serwuję pieczoną doradę w towarzystwie brokułów i płatków migdałowych, chili i czosnku. Dzisiaj na warsztat biorę moją ulubioną rybę. To jest piękna dorada, która potrzebuje tylko trochę masełka, czosnku i będzie wyśmienita. Więc zaczynam od przygotowania masła smakowego. Miękkie masło, do tego jeden ząbek czosnku, masło czosnkowe gotowe. Czas na cytrynę, która zawsze towarzyszy rybie. Kroję na plasterki. Przedstawiam Państwu doradę królewską Pewni Dobrego. Wyławiana jest w Chorwacji. To ryba o chudym mięsie i wyjątkowym smaku. Ma dużo składników odżywczych i mikroelementów, więc warto często po nią sięgać. Do środka wkładam cytrynę. Myślę, że 3 plasterki wystarczą. Dodaję porządną łyżkę masła. W czasie pieczenia cytryna puści sok, masło się rozpuści i jednym słowem nawilży rybę. Dodam do środka jeszcze trochę pietruszki. Zazwyczaj łodyżki są wyrzucane, ale w tym przypadku muszą spełnić swoje zadanie, dodać aromatu. Jak widzicie, lista składników jest bardzo krótka. Jeśli macie dobry produkt, to naprawdę wszystko Wam się uda. A po czym rozpoznać, czy ryba jest świeża? Zaglądamy jej prosto w oczy. Jeśli są lśniące, to znaczy, że jest świeża. Mało tego, możemy nacisnąć na skórę. Jeśli szybko odskakuje, jest ok. Teraz przekładam rybę do brytwanki. Całość poleję oliwą, szczypta soli i pieprzu. I piękna dorada ląduje w piekarniku. Piekarnik nagrzałam do 180 stopni. Czas pieczenia zależy od wielkości ryby. Moja jest dość duża. Myślę, że będzie się piekła niecałe 20 minut. Zajmę się dodatkami. Lubicie brokuły? Ja bardzo. Słuchajcie, różyczki są mniejsze i większe. Inny czas gotowania. Znowu bardzo ważna wskazówka. Po prostu duże muszę przeciąć na pół. Idziemy do garnka. Zobaczcie, woda się gotuje. Wcześniej koniecznie ją posulcie. Wrzucam brokuła. Jak długo gotujemy brokuły? No powiedzcie sami, nie za długo. Chcemy, aby wszystkie składniki odżywcze zostały w środku. Ma mieć piękny zielony kolor. Postaram się w tym samym czasie uprażyć migdały, ponieważ wykorzystam je potem, żeby posypać brokuły. Nie odchodzę od nich pod żadnym pozorem, bo się szybko palą. Jak zaczną pięknie pachnieć, to znaczy, że są gotowe. Płatki przyrumienione. Przerzucam na talerz. Brokuły się gotują. Przygotuję charakterną okrasę do nich. Siekam czosnek drobno. Wrzucam go na patelnię. Dodaję trochę ostrości, czyli płatki chili. No i oliwa. W ten oto sprytny sposób powstaje oliwa smakowa. Brokuły ugotowane. Bezpośrednio przerzucam brokuły do oliwy. Brokuły gotowe, a nos mi mówi, że ryba także. Chodźcie, sprawdzimy. Ojej, pięknie pachnie. Dorada w całej okazałości. Jest gotowa. Czas serwować moje danie. Dorada zajmuje honorowe miejsce. Dokładam brokuły, które posypuję migdałami. Zobaczcie, zostało mi trochę migdałów, są też brokuły, chili, cytryna. Będzie idealne brokułowe pesto. No ale wróćmy do mojej bohaterki. Wygląda i pachnie obłędnie. Czuję, że zagości na moim wigilijnym stole obok karpia. A jakie ryby zagoszczą na waszym wigilijnym stole? Piszcie w komentarzach. Zobaczcie, zostało mi trochę brokułów. Ach, to jest ten migdał.